Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Zapraszam was do lajkowania filmu oraz subskrybowania, tak żeby zwiększyć zasięgi tego filmu. Dzisiaj sobie troszeczkę tak na luzie pogadam odnośnie moich wrażeń na temat nowego Need for Speeda. Bardzo dużo osób pyta mnie o to, co kupić, jaką grę, czy Forza Horizon jest lepsza, czy lepszy jest Need for Speed, czy lepszy jest The Crew. Strasznie dużo mam tego typu pytań i wiecie co? Tutaj chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Przede wszystkim każdy z was musi zdecydować, co mu bardziej odpowiada, bo w Need for Speedzie mamy taką bardzo, bardzo szybką akcję. No i co, myślę, że bardziej nawet gra, to jest miks gry akcji z grą wyścigową. Nie jest to taka, wiesz, typowa gra wyścigowa, nie? Masz tam co prawda jakieś samochody i masz różne takie aspekty, które są nawet lepsze pod względem motoryzacji niż w Forza Horizon 4, tak? Jak na przykład niesamowite brzmienie samochodów. To nie jest tak, że w Forza Horizon wszystkie samochody brzmią źle, bo na przykład ten GTR... Ten GTR jest, myślę, że jednym z takich niewielu samochodów, które naprawdę brzmią w tej grze bardzo ładnie. Kolejnym jest na przykład Viper ACR, którego też mam w garażu. Chyba każdy z was go ma. To jest bardzo fajny samochód. W każdym razie, myślę, że Need for Speed jest to też fajna gra, jeśli ktoś lubi gry wyścigowe, samochody, motoryzację, też powinien się wyposażyć w tamtą grę. Może poczekajcie, aż trochę stanieje, bo jakościowo ona nie jest aż tak dobra jak Forza Horizon. Mam tu na myśli, wiecie, szczegółowość otoczenia, jakość grafiki, jakość wszystkich modeli, niekoniecznie też tylko samochodów. Samochody też oczywiście lepsze są w Forza Horizon. Lepszy jest ten świat, lepiej jest wykonany, bardziej szczegółowy, wiesz. Tutaj na przykład nie pojedziesz sobie na przykład zaraz w las i walniesz w drzewo i grube jakieś i się rozwali. W Need for Speedzie wszystko praktycznie możesz rozwalić, nie? Są takie, wiesz, różnice między tą grą a Need for Speedem, które dla jednych będą do przełknięcia, a dla innych już nie do końca. Dla mnie tamten Need for Speed jest fajną odskocznią od Forzy, bo tak jak mówiłem, biorę sobie pada do ręki i wiesz, ma taką czystą akcję, nie? Fajne brzmienie tych samochodów, niesamowity undergroundowy klimat. Mówię tu undergroundowy, bo naprawdę czuję się tak jak małe dziecko, jak grałem sobie w undergrounda 1 czy 2. I są pewne rzeczy, które w Need for Speedzie mi nie odpowiadają. W niektórych przypadkach samochody zachowują się słabo. Na początku bardzo narzekałem na drifting, zwłaszcza jak zacząłem sobie driftować z samochodem z napędem na tył, który był bardzo słaby. No wręcz nie dało się, kurde, dziadu jeden, nie dało się tym samochodem driftować i strasznie mnie to irytowało i denerwowałem, pomyślałem, no kurde, jakaś totalna beznadzieja, nie? Ale potem sobie ogarnąłem jakiś szybszy samochód, samochód z napędem na 4 koła. Okazuje się, że jak do tej pory najlepiej mi się driftuje Focusem, który ma napęd, Focusem RS, który ma napęd na 4 koła właśnie. I sobie go tam jakoś porobiłem, genialnie, tyle punktów tam walę w tym NFS-ie i świetnie brzmi, zrobiłem sobie właśnie swap silnika na V8-kę. No i teraz tutaj widzimy też znaczną poprawę pod względem klimatu, moim zdaniem, w tym Need for Speedzie. Pod względem tego, jak modyfikujemy pojazdy chociażby, nie? I dalej nasuwa się nam pytanie, czy to jest Forza Horizon i gdzie teraz jakby, gdzie Forza Horizon, a gdzie Need for Speed, nie? No. Moim zdaniem to są takie dość odrębne gry, dość odrębne doświadczenia i każdy z was musi sobie zdecydować, w co by chciał zagrać. No, jak dla mnie must have to są te dwie gry, tak? No ale ja jestem youtuberem i to łatwo mówić, ja mam te gry za darmo, a tak na marginesie będę miał jeszcze parę kodów do rozdania w niedługim czasie dla moich widzów. Także zapraszam na streamki na luceklive.pl. Tam to są streamki właściwie z Facebooka, tylko mamy taki fajniejszy twitchowy czacik.
Tak, tam was zapraszam, jeśli chcecie sobie pooglądać. No i zapraszam was też na moje filmy właśnie z Need for Speed'a. Nie wiem dlaczego, ale YouTube postanowił nie polecać ich za bardzo. Nie wiem, czy tam coś z tagami nie popsułem, czy coś. Bo powiem wam, że no strasznie na moim kanale się wyświetlają, mimo że jakby kanał dotyczy gier wyścigowych i myślałem, że będzie się to fajnie wyświetlało, a jakoś tak, może nie wiem, nie podoba wam się, nie klikacie w te miniaturki, nie podoba wam się seria z tego Need for Speed'a na moim kanale, nie mam pojęcia. Ogląda się ten Need for Speed tak słabo, jakbym nagrał zupełnie jakąś grę z czapy, jakąś strzelankę, tak? Albo Astroneer chociażby, no totalna klapa. No i trochę ubolewam nad tym, bo faktycznie gra jest fajna i super mi się w nią gra. A jednak muszę wrócić do tej takiej mojej Fordzy, żebyście w ogóle usłyszeli zdanie. Większa rzesza odbiorców, żeby usłyszała zdanie na temat tej gry, jakby totalna lipa, nie? I powiem szczerze, zazdroszczę innym youtuberom, Jodziemu na przykład, który ma świetne wyświetlenia z tej gry. I naprawdę spoko. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja chcę jakiejś tam nie wiadomo jakiej kasy z tego YouTube'a, z tych wyświetleń. Bo to nie do końca o to chodzi. Jasne, są tam jakieś większe pieniądze, ale to są niewielkie pieniądze w stosunku do tego, co ja tam sobie zarabiam. Niewiele więcej by było tych pieniędzy, nie? I opcja jest taka, że ja po prostu wkładam w to moje serce i to jest to, co ja bardzo lubię robić. I w momencie, kiedy wiesz, widzę, że jest mało wyświetleń na tym kanale z jakiejś tam serii, to stwierdzam, ok, nie będę tego nagrywał, tak? Bo na przykład w tym jestem kiepski, albo nie wiem, to się nie podoba widzom, tego nie chcą u mnie oglądać, tak? Po prostu wkładam w to serce i w momencie, kiedy wkładasz coś w serce, a chcesz, żeby to się w moim przypadku komuś podobało, tak? Jeśli ty na przykład rysujesz jakieś rysunki i pokazujesz to jakiejś tam osobie, ona totalnie cię olewa, totalnie ma gdzieś te rysunki. To nie jest tak, że, ja wiem, że to nie jest tak, że wy nie oglądacie tych odcinków, bo mnie na przykład nie lubicie, tak? To nie jest tak nawet, że wy nie chcecie tych odcinków oglądać. W większości przypadków to jest tak, że YouTube wam tych filmów nie poleca, bo większość wyświetleń, które są na kanale, u mnie przynajmniej, są właśnie z poleceń, nie z subskrypcji. Subskrypcje to są jakieś 10-4% nawet, w stosunku gdzie polecenia to są jakieś 60-80%, czyli polecenia gdzieś tam widzicie gdzieś u jakiegoś youtubera, film gdzieś tam po boku albo gdzieś proponowany, nie? Czy tam na głównej stronie wam się wyświetli jako proponowany. Więc to jest takie no kiepskie, myślę, i jeden youtuber już na ten temat mówił. On się nazywał Jacksepticeye. Jakiś rok temu nagrał film chyba na ten temat, że on nie może nagrywać innych gier na jego kanale, bo nigdy jakieś tam inne gry, które on lubi grać, nie będą miały u niego wyświetleń koło miliona czy tam 2 milionów, tak? Bo YouTube nie będzie nikomu polecał tych filmów. Będzie polecał filmy tylko i wyłącznie takie, które on nagrywał od zawsze i jest z tego znany, nie? Bo jakby tak działa ten cały silnik YouTube'owy. To jest trochę przykre, bo chciałem nagrywać tego Need for Speed'a, chciałem, żeby się fajnie wyświetlał i te wyświetlenia to jest tak naprawdę nagroda dla mnie, takie uznanie, że okej, podobają nam się te filmy, oglądamy je, nie? A jakby ciężko sobie zdać sprawę z tego, że YouTube może tego gdzieś tam nie polecać, bo raczej masz świadomość tego, że ty jesteś w tym kiepski i chciałbyś, bo powinieneś robić to lepiej lub coś robisz źle, nie? No, więc tak to wygląda z tym, że się stało. Okej. Więc tak to wygląda z tym NFS-em. Trochę się pożaliłem wam. Nie miało to tak wyglądać w sumie. Chciałem po prostu opowiedzieć o swoich wrażeniach na temat tego Need for Speed'a. No jestem mega podjarany tą grą. Dźwięki samochodu, sposób w jaki tuningujesz, w ogóle postęp z Paybacka na nowego Need for Speed'a jest olbrzymi moim zdaniem i mega fajnie się spędza czas w tej grze, wiesz, zdobywa samochody i prawdę mówiąc to jest kolejna taka gra, na przykład po Mass Effect Andromeda, po kilku jeszcze takich grach, w które grałem, gdzie staram się odkładać te wątki fabularne na jak najdalszy etap. W tym momencie, jak gram w tego NFS-a, to
po prostu jeżdżę sobie wyścigi, zdobywam kasę, zdobywam reputację, kupuję nowe samochody, tuninguję je, co zabiera bardzo dużo czasu. I tak wygląda moja gra, ja nawet nie mam tam odblokowanych wyścigów drag, które mają ponoć być. Dopiero co sobie odblokowałem wyścigi offroadowe i nawet nie mam stuningowanych żadnych furek pod to. Więc tak wygląda moja gra w Need for Speed'a i naprawdę jestem nią podjarany. Aczkolwiek czasami ten sposób prowadzenia jeszcze nie jest taki przyjemny. No i totalnie, jeśli ktoś z was chce jakąkolwiek namiastkę symulacji w Need for Speed'zie, zapomnijcie o tym, tam jest czysty arcade, tak? Tutaj w Forza Horizon driftowanie trochę zależy od twoich umiejętności. Piękne driftowanie zależy już w 100% od twoich umiejętności. I jest to w dużej części zbliżone do tego, jak driftowanie wygląda w rzeczywistości, tak? Czyli musisz sobie kontrolować, wiesz, machniesz sobie tak samochodem, to samochód się zachowa w taki czy w inny sposób, nie? A w Need for Speed'zie skręcasz w prawo, naciskasz gaz, driftujesz w prawo. Nie wiem, czy tym GTR-em coś tam... O. Nawet tak, no na przykład samochodem z napędem na 4 koła będziesz driftował inaczej tutaj i tam jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, no tam się samochodem z napędem na 4 koła driftuje tak jak samochodem z napędem na tył w Fordzie. Bo nie można tego nawet porównać, tak? Jakby tutaj totalnie inaczej te fury latają. Takie są moje spostrzeżenia na temat Need for Speed'a i takie porównanie. Jakby tutaj możesz sobie wbić do Fordzy, wiesz, wychillować się, jeździć sobie precyzyjnie, powoli na kierownicy i jak najbardziej granie na kierownicy w Fordzie ma sens, ma wielki sens. Ja powiem wam, że odkryłem drugie dno tej gry, drugie, dno to może źle zabrzmiało, ale może taki drugi sens tej gry, odkąd mam kierownicę. I jeden widz mówił mi, że jazda na kierownicy mi się szybko znudzi. A jest jakiś już trzeci czy czwarty miesiąc, odkąd mam tą kierę i za cholerę nie chcę wrócić grając na padzie w Forza Horizon, naprawdę. Więc jeśli ktoś z was ma tam kierkę, jakieś takie fajne stanowisko może sobie ogarnąć, bo granie przy biurku dla mnie z kierownicą no było kiepskie, tak? Bo ja tam też i pracuję, obrabiam filmy, no więc jakby... Nie miało to dla mnie sensu. Zresztą jak dociskałeś gaz czy hamulec, to odjeżdżało ci krzesło, nie? Fotel, wiesz, na kółkach. Bez sensu totalnie. No więc tak, tutaj lubię sobie tak pojeździć bez celu. Teraz jeżdżę sobie trochę tak wolno, czasami sobie lubię też szybciej. No taka, wiecie, kuriozalna sprawa. Jakby totalnie z czapy opcja, że wbijasz sobie do gry i jeździsz bez jakiegoś większego celu. I daje ci to frajdę, tak? Jasne, te samochody nie wszystkie brzmią jakoś tam fantastycznie, nie? Może niektóre powinny lepiej, ale zobacz, tu masz sobie widok z kokpitu. Możesz mniej więcej poczuć się jak w takiej fajnej furce, pojeździć sobie na kierownicy i pobawić się, podriftować. Strasznie lubię driftować, uczyć się tego driftowania w Forza Horizon. Jest to fajna zabawa, zwłaszcza teraz jak sobie poogarniałem trochę te tuningi, ustawienia, inne rzeczy, nie? W Need for Speed'zie po prostu dostajesz pada do łapy, ewentualnie klawiaturę, na klawiaturze podejrzewam, że też bardzo fajnie można sobie tam grać, nie trzeba od razu mieć pada. I grasz, i dobrze się bawisz, masz akcję, masz ciekawą fabułę, mnie ta fabuła się na przykład bardzo podoba, dubbing mi nie przeszkadza, takie mam wrażenie, że niektórym graczom trudno dogodzić i oczekują od serii Need for Speed, żeby ta seria dała im jakieś takie wrażenia z dzieciństwa, które już nie wrócą. Jakby zastąpiła im jakieś tam wrażenia. Jasne, tamta gra nie jest idealna, ale kurde, nie oczekujmy od tego, że to będzie jakiś, wiesz, że to będzie Need for Speed Underground w 100%, no, że zrobimy jakiś remaster. Tamta gra jest dużo bardziej rozbudowana i swoją drogą, remaster Undergrounda byłby też spoko, nie? Ale zdecydowanie oni, zobaczcie, od Need for Speed 2015 próbują odpowiedzieć na marzenia, na prośby fanów. Dają nam furki z Undergroundów, dają nam furki z Most Wanted, z naszych ulubionych części Need for Speed'a.
starają się odzwierciedlić jakoś ten klimat, dać nam, zobaczcie, fabuła w 2015 Need for Speedzie była taka nijaka, tak? No to w Paybacku dali już nam fabułę taką, że rozerwało nam głowy, nie? Że nagle coś tutaj, jakaś akcja, tu jakieś wybuchy, jak z tego filmu Need for Speed, nie? Woo! Rzuciło trochę. A tutaj mamy już taką zrównoważoną fabułę, czyli mamy też taki luzacki styl jazdy w dzień, undergroundowy klimat szalony w nocy i dodatkowo niesamowicie trudna do pokonania policja, która dodaje temu wszystkiemu jakby ogromnego apetytu na to wszystko. Także naprawdę bardzo fajna gra i mogę wam ją polecić. A jak się ma do tego The Crew? No właśnie, The Crew jest jakby na poboczu tego wszystkiego. Mnie w The Crew na przykład bardzo podoba się pływanie motorówkami i lubię sobie właśnie, bo może na kierownicy sobie pograł w The Crew. Ha? Nie jest głupi pomysł, nie? Podoba mi się ta jazda, ogólnie możliwość prowadzenia wielu pojazdów w The Crew. To jest spoko. Otwarty świat, no jest okej. Okay. Możemy sobie pojechać w wiele takich ikonicznych miejsc Stanów Zjednoczonych. Ale czy ten świat akurat taki duży był nam potrzebny? No z tego jest znane The Crew, nie? To miało robić kiedyś na nas wrażenie, że ten świat będzie taki duży. Ale czy naprawdę nam jest to takie potrzebne, ten wielki świat? No i zdecydowanie dużo fajniejsze prowadzenie jest w The Crew. A jakbym to porównał do najnowszego Need for Speed'a, The Crew 2? Ciężko porównać. Powiem szczerze. Dawno nie grałem w The Crew, powiem szczerze. Ale jednak nie jest to... Myślę, że jakościowo The Crew 2 nie dorównuje nawet Need for Speed'owi. Need for Speed jest taki... Powiedziałbym, że jakościowo lepiej wykonany, przemyślany, taki wiesz, z pomysłem, nie? W The Crew dali wielki świat po prostu, trochę go zaktualizowali od jedynki, dali jakieś tam zawody różne, dali jakiś tuning i jakby nowy transport, jakby sposób ścigania się, okej, to jest coś nowego. Ale takie mam wrażenie, że tam nie było takiego konkretnego pomysłu, co my mamy zrobić z tym, jaki mamy nadać temu sens tak naprawdę. Nie? Tylko takie wyścigi nijakie, trochę tam może jakieś nielegalności jest. Nie wiem, no jaki to kierunek miało obrać, tak? No i tak to wygląda. Moje zdanie na temat najnowszego Need for Speed'a. Musiałem nagrać parę takich moich słów na temat NFS-a w odcinku z Forzy, bo wiem, że ten odcinek lepiej się po prostu wyświetli niż odcinki z NFS-a. Nie dlatego, że mnie nie lubicie, czy nie chcecie oglądać, tylko dlatego, że YouTube działa tak jak działa. No. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki wam wielkie, że byliście teraz i do zobaczenia. Hejka!